Pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, siódmy werset. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Tak opisane jest stworzenie człowieka. Wszystko to, co jest widzialne i to, co jest niewidzialne, to, co ożywione i to, co jest materią nieożywioną we wszechświecie i w naturze, zostało stworzone Słowem Bożym, bo tak przekonuje nas pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 23 do 24 wersetu. Pewien wyjątek stanowi jednak człowiek, który jest istotą stworzoną, ale i zrodzoną z Ducha Bożego, a jego ciało zostało ukształtowane z prochu ziemi, jak informuje nas pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, siódmy werset. Człowiek w aspekcie duchowym pochodzi z Ducha Bożego, jak napisano. Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. Tak mówi Księga Hioba, 33 rozdział, werset 7. Duch człowieka pochodzi zatem, jak mówi Słowo Boże, z jego tchnienia, z Bożego tchnienia. W tym ogólnym znaczeniu Bóg jest naszym Ojcem, Ojcem wszystkich ludzi. Ten przywilej nie odnosi się absolutnie do zwierząt, ponieważ dla nich, tak jak dla reszty stworzenia, jest Bóg, jest On jedynie Stwórcą. Mówimy więc, że ciało człowieka zostało stworzone, lecz jego duch został zrodzony. To dlatego człowiek jest istotą wyjątkową, o wielkim znaczeniu, gdyż jest zrodzony z Ducha Bożego. Bóg, który jest Duchem, dał nam cząstkę swojego Ducha i dlatego też człowiek w duchowym sensie jest mu podobny. Tak mówi pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 27 werset. A jego egzystencja nigdy nie ustanie. Dowodem na tę wyjątkowość są posiadane przez nas ludzi niepowtarzalne cechy, takie jak zdolność myślenia, mówienia, wola, sumienie oraz miłość w jej najgłębszym i najwznioślejszym wymiarze. Cech tych nie posiadają inne ziemskie istoty, jako że są jedynie ciałem i krwią. Tylko człowiek, podobnie jak Bóg, posiada wiecznego, nieśmiertelnego ducha oraz duszę, Boże tchnienie. Stąd oczywiście wynika to, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Więc jeśli twoje ciało obumrze, to jeżeli do momentu tej śmierci nie uwierzysz w Pana Jezusa, na wieczność trafisz do miejsca kaźni, do jeziora ognistego, na które zasłużyłeś. Ale jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, wtedy nie będziesz sądzony, bo cały sąd Pan Jezus wziął na siebie w czasie 3 godzin ciemności, gdy wisiał na krzyżu Golgoty. I wystarczy, że uwierzysz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze. Tak obiecuje to Słowo Boże, a Bóg nigdy nie zawiedzie, nigdy nie powiedział czegoś w Słowie Bożym, czego nie spełni. Bóg zawsze spełnia swoje obietnice i powinniśmy się tego trzymać, co Słowo Boże nam obiecuje. Kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne. Kto wierzy w Pana Jezusa, jest zbawiony. Kto wierzy w Pana Jezusa, nigdy nie będzie sądzony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.